Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, z uwagą wysłuchałem Pańskie i Państwa późniejsze wystąpienia. Kilka takich punktów sobie wynotowałem. Pierwsza sprawa, pomoc socjalna. Dlaczego globalnie w przyszłym roku przeznaczają Państwo mniej pieniędzy na pomoc socjalną? Z jednej strony mówicie, że ten rok 2013 będzie trudniejszy dla Polaków, a z drugiej strony jednak te pieniądze, te środki są mniejsze, już nawet nie uwzględniam inflacji, ale globalnie zapisanych jest mniej pieniędzy, bieda jest coraz większa. Fundusz Pracy, 7 miliardów zamrożone. Czy Państwo chcą gasić pożar, czy chcą Państwo zapobiegać temu pożarowi? Ludzie młodzi nie mają gdzie pracować, wyjeżdżają z Polski, wy te pieniądze zamrażacie. Dlaczego? Proszę o szczerą, konkretną odpowiedź. I Pani Minister, dzisiaj Pani wielkie Pana przedstawiła rozwiązanie akcyzę na susz tytoniu. Czy Pani w ogóle zdaje sobie sprawę, jak wygląda życie tych plantatorów i produkcja tego tytoniu? Czy Państwo ulegają tylko i wyłącznie naciskom koncernów, które dzisiaj oszukują na punktach skupu plantatorów, nie wypłacają właśnie dopłat do pierwszej, do drugiej klasy, a z drugiej strony chcecie obłożyć właśnie tą akcyzą tylko polskich plantatorów, gdy w całej Unii można handlować i nikt nie widzi tutaj żadnego problemu. Za chwilę będziecie mieli kilkanaście tysięcy osób w rodzinach dotkniętych biedą i będziecie musieli wydawać na pomoc socjalną pieniądze. Ja bardzo serdecznie zapraszam Was, służę pomocą, zorganizuję Wam spotkanie, realnie zobaczcie, nie będzie tych kilkudziesięciu milionów złotych, będzie zero złotych i będzie bieda na polskich wsiach.